Cześć, cześć wszystkim na moim kanale, witam Was. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o Chinach. Chiny teraz przeżywają powódź, jak widzimy tutaj. Więc no, słuchajcie, dzieje się z tym deszczem na całym świecie, widać. I powiem Wam szczerze, że no, coś jest na rzeczy, bo u nas tutaj przecież też w UK, tak? Cały czas, codziennie mamy deszcz. To jest coś takiego, wiecie, niespotykanego. Więc no, jest napisane, że Chiny będą, no, 127 milionów jest no, zagrożony, jak to ogólnie powiedzieć, ta populacja, miejsca, w których ludzie przebywają, tak? Więc no, słuchajcie, zobaczcie, sami pokazują o zdjęcia, więc no, dzieje się, no, chyba ta chmura z Dubaju poszła do Chin, nie mogą je zatrzymać i pewnie zaatakuje Afrykę i przyjdzie jeszcze do nas, no, do nas, czyli do Anglii. No, słuchajcie, dzieje się, będzie pielgrzymka ludów. Emigracja wzrośnie na bank, więc no, dzieje się, no, na naszych oczach dużo, dużo tragedii ludzkich i ludzie tracą swoje dobytek życia. Jakie są tego powody, dowiemy się wkrótce, więc no, powiem Wam, że nie jest ciekawie. Koniec kwietnia, o zobaczcie, początek kwietnia i koniec kwietnia, no, nie zaczął się bardzo dobrze dla tych ludzi, którzy przeżywają powódź. Ja pamiętam powódź w Polsce i no, słuchajcie, no, sami wiecie, te regiony, które były dotknięte powodzią, no to nikomu nie było do śmiechu. Wiecie, ludzkie tragedie, dobytki, wiecie, to wszystko później obiecanki, cacanki. Nie wiem, co wyszło z tymi wszystkimi, wiecie, obiecaną kasą za wyrządzone. No, jak to się mówi, straty. Nie wiem, jak to się skończyło. No, powiem Wam szczerze, że no, nie jest okej. No, i tutaj, czekajcie, jeszcze tutaj mam, co tutaj jest. No, to chyba ta sama chmura, to samo, co w Dubaju. Dubaj nie mógł nawet też tej chmury zatrzymać, więc o, zobaczcie, tutaj macie bardzo dużo. Zobaczcie, w Chinach była powódź, co roku jest powódź w Chinach, wychodzi na to. No, słuchajcie, coś jest na rzeczy. Coś jest. No, nagram Wam jeszcze, słuchajcie, czekajcie, jeszcze coś tutaj Wam pokazałam. Chciałam, o, Afryka, ale to oddzielny film. No, tutaj już do nas, już płyną, mężczyźni płyną do Anglii, jak widzimy. Aha, tutaj już jest, tak, że już będzie to, tak, że tutaj już oczekuje Anglia napływ. Już jest przygotowana, a może już jest przygotowana. Tutaj jest, o, zobaczcie, Anglia pokazana, że Anglia też jest pod wodą, że też nie jest okej w tych miejscach, gdzie jest, no, ziemia niżej położona, gdzieś tam, wiecie, w jakiejś takiej, no, bo to widać jest, tutaj są góry, tutaj tak jakby Nizina, tak? Nizina. Dobra. Co tutaj jeszcze jest? A i oczywiście, a najwięcej opadów.
No, cały czas, zobaczcie, cały czas pada. Dzisiaj padało, ja mieszkam w Kings Lynn, więc dzisiaj też pada. I nie ma końca. Więc, no i tak, mówią, że więcej deszczu. No, słuchajcie, coś jest z tym deszczem na rzeczy. Emigracja będzie pielgrzymka ludów. Ludzie będą z tych miejsc, no chyba raczej będą musieli się przenieść. Pewnie młodsi będą chcieli gdzieś się przenieść, gdzie jest lepiej. Tutaj, o, zobaczcie. No, dzieje się. Dzieje się, słuchajcie, wszędzie. Co tutaj jeszcze mamy? Aha, nic. Nic, farmy zalane. Szkocja. No, czekajcie, jeszcze coś wam chciałam pokazać. Co tutaj? Chiny. Co tutaj mam? Aha, to są te same zdjęcia. Czekajcie. Tutaj. No, każdy news mówi o Chinach teraz zalany. Dubaj już nie. No nie, Dubaj jest cały czas też na czele. Teraz już Chiny. No powiem wam, że strasznie. Woda. Niziny to wszystko. Kurczę. Aha. No, te nisko położone miejsca w Chinach są pozalewane, zobaczcie, no, są pozalewane. No, kupę czasu teraz, żeby to wszystko doprowadzić do porządku, tak jak było, i mnóstwo pieniędzy na to pójdzie. No, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi i aby tam wszystko poszło, już to wszystko się zakończyło. Wszystkim jak najlepiej życzę. I w Chinach, czy w Dubaju, czy na całym świecie, gdzie tam jest, coś tam się dzieje. Więc no, słuchajcie, to jest ten deszcz w tym roku, to chyba coś jest na rzeczy z tym deszczem na całym świecie. Dobra, to do usłyszenia i na razie, pa!